Witaj w poradniku dotyczącym systemu PrestaShop od firmy Dich.pl. W tym filmie zapoznamy się z obsługą i funkcjonalnością listy produktów, kartami produktów oraz procesem realizacji zamówienia. PrestaShop może wyświetlać listy produktów według wielu różnych kryteriów. Mamy podział na kategorie lub tagi oraz specjalne podkategorie, takie jak bestsellery, nowości czy też promocje. Wchodząc na listę produktów na sklepie z uruchomionym podstawowym szablonem, ujrzymy taki mniej więcej widok. Poszczególne produkty na liście są ujęte w podobny sposób jak na stronie głównej, to znaczy mamy miniaturkę, nazwę produktu, cenę, w razie obniżki również wyświetloną informację o promocji oraz dodatkowe pola pokazujące dostępne kolory oraz dostępność produktu. Po najechaniu kursorem na produkt wyświetlają się nam dodatkowe opcje, takie jak Szybki podgląd, dodanie produktu do koszyka, przejście na pełną stronę produktu oraz na dole przyciski Dodaj do listy życzeń oraz dodaj do porównania. Pierwsza opcja dostępna jest dla zalogowanych użytkowników i jest to taka sympatyczna funkcja, dzięki której klienci mogą tworzyć sobie listę przyszłych zakupów. Jeśli produkt się podoba, ale z jakichś względów klient chciałby dokonać zakupu w innym terminie, dodaję produkt do listy życzeń. I później, w każdej chwili, może przejść z listy życzeń do procesu zakupowego, by nazwijmy to polubione wcześniej produkty, kupić. Druga opcja służy do porównywarki produktów. Możemy dodać kilka produktów do porównywarki i zestawić je ze sobą, przeglądając i porównując ich ceny, cechy itd. Porównanie odbywa się w takiej właśnie formie. Wracając do listy, nad produktami mamy panel umożliwiający dostosowanie tej listy do naszych potrzeb. Mamy opcje sortowania, takie jak według ceny, nazwy produktu, stanu magazynowego i indeksu, oraz możemy zmienić sposób wyświetlania zawartości. Mamy do wyboru układ siatki oraz układ listy. Dodatkowo można wspomnieć, że każda kategoria może, choć wcale nie musi, posiadać swój baner oraz opis. W lewej kolumnie klient ma do dyspozycji takie małe centrum dowodzenia: może filtrować wyświetlane produkty według dokładnych kryteriów. Możemy zawężać filtrowanie produktów do konkretnych rozmiarów, kolorów lub innych atrybutów, dostępności w magazynie, producentów oraz zakresu cenowego. Jest to bardzo intuicyjne i przejrzyste. Jeśli chcielibyśmy wyświetlić wszystkie produkty w rozmiarze S, Kosztujące np. od 10 do 30 zł nie ma problemu, ustawiamy parametry, a lista sama się do nas dostosowuje. Dalej w lewej kolumnie mamy linki do stron z informacjami na temat sklepu, np. jakie sklep oferuje możliwości wysyłki. Dalej mamy blok podpowiadający nam o aktualnie przecenionych produktach oraz informacje na temat oddziałów naszej firmy. Warto zaznaczyć, że lewy panel jest w pełni konfigurowalny z poziomu panelu administratora. Możemy dodawać, zmieniać i dowolnie usuwać wyświetlane bloki. Pod tym względem, PrestaShop oferuje bogaty wachlarz możliwości. A po więcej informacji, zapraszam do skontaktowania się z naszą firmą, czyli ze specjalistami od e-handlu i e marketingu oraz samego silnika PrestaShop. Przechodząc do pełnej strony produktu. Presta przedstawia nam wszystkie informacje na temat danego przedmiotu. Mamy galerię zdjęć, w której możemy przeglądać wszystkie zdjęcia przedstawiające produkt oraz powiększać je. Obok pojawia nam się nazwa produktu, jego oznaczenie, stan, krótki opis oraz dostępność. Możemy podzielić się danym produktem poprzez media społecznościowe oraz wysłać informacje o nim bezpośrednio do znajomego poprzez maila lub wydrukować tę stronę. Poniżej mamy zestawienie wszystkich cech produktu, dokładny rozszerzony opis produktu oraz blog wyświetlający opinie na temat przedmiotu od innych klientów. W tym przypadku żadnej opinii jeszcze nie ma. Możemy ją dodać, uprzednio logując się na swoje konto. Celowo na koniec zostawiłem blok zakupowy po prawej stronie. Klient może wybrać, ile sztuk chciałby kupić, może wybrać rozmiar, kolor lub inne atrybuty, które może mieć podane. Oraz finalnie dodać produkt do koszyka lub do listy życzeń. Poniżej mamy jeszcze graficzne informacje na temat możliwości płatności oraz o certyfikacie bezpieczeństwa zakupów SSL. Klikamy Dodaj do koszyka i możemy rozpocząć proces zakupów. A o nim opowiemy Państwu w jednym z nadchodzących poradników. Dziękujemy za oglądanie naszych filmów. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej filmowej strony internetowej, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą. Kłaniamy się nisko dich.pl